Na początek zaśpiewamy pieśń numer 285 ze śpiewnika Pielgrzyma. A po tej pieśni poproszę braterstwo do zaśpiewania pieśni z Czechosłowacji. Tutaj usłużą pieśnią po tej pieśni. A teraz będziemy śpiewać pieśń numer 285. Pragniesz li przekleństw swych grzechów się zbyć, jest moc świętej krwi, moc świętej krwi. Opójdź, byś zawsze pokojem mógł żyć, gdyż nas święta oczyszcza krew. Czy możecie powiedzieć amen na to, amen, że ta krew Jezusa Chrystusa ona jeszcze dzisiaj oczyszcza? Amen. Życie swe darował.
życia jest mym pragnieniem w każdy dzień. Jego dłoni trzymać się, co wybawia złego mnie. Mieć gorącą miłość też, prostą drogą kroczyć wzwyż. Tam, gdzie czeka mnie, ciągle czeka. Jezus, tylko Jezus, On mnie wspiera co dnia. Na Golgotę za mnie poszedł, aby cierpieć za mnie. Życie swe darował, aby wiecznie z Nim żył. Po ziemi w ciele, kiedy był, my wiemy, że była taka mała niewiasta, która cierpiała płynienie krwi i chodziła od jednego lekarza do drugiego lekarza i nie było żadnej pomocy. Życie z niej uchodziło i tym bardziej, kiedy poszła do lekarza i jeszcze się ten stan bardziej nasilił, był bardziej krytyczny. A pewnego dnia przechodził Pan Jezus, a był wielki tłum, ale ta niewiasta była w tak wielkiej potrzebie. Być może była krytykowana, być może nie zachowywała się jak kapłani, ale ona się przeciskała przez ten tłum, aby dotrzeć do źródła, aby przyjść do tego, który właśnie uzdrawia. I ona dotknęła podołka jego szar. Ona nie miała nawet siły powiedzieć: Panie, uzdrów mnie, ale tam z tyłu dotknęła jego szaty, a w tym czasie wyszła moc Boża. Z Jezusa to wyszło i ta niewiasta poczuła, że została uzdrowiona. Pan Jezus mówi: kto się mnie dotknął? Uczniowie mówią: ludzie cię naciskają. Nie, poznałem, że moc ze mnie wyszła. To, jaki to był dotyk? To był dotyk wiary. Ona wierzyła, że Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Że On się objawia i On jest dzisiaj ten sam. Obyś Ty się go dotknął. Proszę właśnie, żeby nasze siostry zaśpiewały. Thank you.
gotowy na ten wielki dzień. Czyś gotowy, czyś gotowy, czyś gotowy przyjść na sądny dzień. Czyś gotowy, czyś gotowy, przyjść na sądny dzień. Jasny dzień nadchodzi, ten dzień nadchodzi, jasny dzień nadchodzi w fale swej. Lecz ta jasność jest dla tych, czyich sercach mieszka Bóg. Czyś gotowy na ten jasny dzień? Czyś gotowy, czyś gotowy, czyś gotowy przyjść na sądny dzień? Czyś gotowy, przyjść na sądny dzień? Straszny dzień nadchodzi, ten dzień nadchodzi, straszny dzień nadchodzi w fale swej. Kiedy grzesznik usłyszy wyrok swój, ja nie znam Cię, czyś gotowy na ten straszny dzień? Czyś gotowy, czyś gotowy, czyś gotowy przyjść na sądny dzień? Czyś gotowy, czyś gotowy, przyjść na sądny dzień? Aleluja! Dziś nocy króciutka, jedna pieśń oparta na liście do Efezjan, 5 rozdział, wiersz 14. Dlatego mówi Pismo: ocuć się, który śpisz, i powstań od umarłych, a oświeci cię Chrystus. I to jest słowo skierowane do tych, którzy jeszcze nigdy nie poznali Pana Jezusa, którzy są umarli w upadkach i w grzechach. Którzy chodzą w umarli, w upadkach i grzechach, którzy chodzą według zwyczaju świata tego, według książęcia, który ma władzę na powietrzu, ducha tego, który teraz jest skuteczny w synach niedowiarstwa. A też jest skierowane to słowo do kościoła, do kościołów, do denominacji różnych, którzy, tak jak tu jest kościół w Sardzie, do tego anioła, zbor, który jest w Sardziech, Jezus mówi: napisz, to mówi ten, który ma 7 duchów bożych i 7 gwiazd. Znam uczynki twoje, iż masz imię, że żyjesz, aleś jest umarły. Aleś jest umarły. A więc to słowo i ta pieśń kiedyś na moje serce też podziałała. I ja taki krótki refren właśnie ułożyłem.
powstań od umarłych, obudź się, który śpisz, obudź się, który śpisz, obudź się, który śpisz, obudź się, który śpisz, a zajaśnieje ci Chrystus, zajaśnieje ci Pan. Obudź się, który śpisz, obudź się, który śpisz, obudź się, który śpisz, obudź się, który śpisz i powstań od umarłych, powstań od umarłych, obudź się. Śpisz, obudź się, który śpisz, a zajaśnieje ci Chrystus, zajaśnieje ci Pan. Obudź się, który śpisz, obudź się, który śpisz. Jeszcze jedno. Może to bym prosił, żeby do refrenu to dołączył też swoim pieśnią. Ześlę też błogosławieństwa, tak nam obiecał Bóg sam. Deszcz, co żywi nam serca, będzie obficie nam dał. Ześlij, o Panie, deszcz błogosławieństw na dróg, krople Tych łask spadają, lecz deszczu pragnie nasz dróg. Jeszcze raz, teraz, teraz. Do nas, aby przeżywać obecność Bożą. Dla tych, którzy nie byliście tutaj do południa, chcę powiedzieć, że przeżyliśmy wspaniały czas i cieszymy się z tego, że Bóg nam darował takie słowo tej godziny. My wiemy, że ludzie byli spragnieni po tym słowie i Bóg posłał to słowo. My wiemy, że to pragnienie wyszło i Bóg napełni te pragnienia. A cieszymy się z tego, że bracia przyjechali ze Stanów Zjednoczonych, z Tucson, brat John Shacon, który jest kaznodzieją i w 1988 roku był tutaj po raz pierwszy, także z nim brat Eddie Loza, i który z nim także już drugi raz jest tutaj u nas, i oglądamy, że Bóg prowadzi swój lud i napełnia swoją mocą i swoim duchem. Amen. I ta siła Boża stępuje z góry, aby posilić oblubienicę, aby posilić Jego Kościół. My wiemy, że to jest tajemnicze ciało, nikt tego nie ogląda, jest wiele kościołów i denominacji, ale Bóg sobie wybiera pojedyncze serca, a my wiemy, że my spotykamy się tutaj, aby nabrać więcej siły od Boga. Amen? Amen. Jeden drugiemu może posiłku dodać, jeden członek drugiemu posiłku dodaje. Niech będzie Panu za to chwała. Ale my nie chcemy tylko na pieśniach tutaj zakończyć, prawda? My pragniemy pomodlić się do Boga. Amen. I chcemy wzywać Jego imienia. My wiemy, że Bóg jest uwielbiony w chwałach ludu swojego. I te pieśni, które śpiewamy, one są do uwielbienia Jego imienia. Amen.
to uwielbia, on bardzo lubi, kiedy lud Boży śpiewa pieśni. I on jest naprawdę, Bóg jest z tego zadowolony, kiedy lud Boży oddaje Mu chwałę i w pieśniach. Ale też chcemy się i modlić, i prosić Go o Boże błogosławieństwo, a do tego poproszę naszego drogiego brata z Czechosłowacji, który przeczyta Słowo Boże, brat Władek, i będzie się tutaj z nami modlił. A tak powstańmy teraz i poproszę naszego drogiego brata, żeby modlił się z nami. Panu naszemu Panu, radujemy się z tego, że możemy być między Wami i że możemy przeżywać chrystowną społeczność naszym Panem Jezusem Chrystusem u Jego Słowa. Amen. Razem z Wami. Pragnę przekazać również serdeczne pozdrowienia od naszego zboru w Czechosłowacji. Niech Was Pan tutaj błogosławi. Cieszymy się, że żyjemy właśnie w tym czasie, kiedy Pan obiecał, że dobuduje swój Kościół. Jest napisane w Słowie Bożym, że dobudowanie Kościoła będzie sławniejsze. Amen. Bracia i siostry, i Brabrana mówi, że gdyby miał wybrać czas, w którym by chciał żyć na tej ziemi, to by wybrał właśnie ten czas, w którym się wypełniają wszystkie obietnice Boże. Alleluja. A ja pragnę przeczytać z listu Piotra, to jest drugi list Piotra, z trzeciego rozdziału. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, od 9 wiersza. Nie omieszkiwać Pan z obietnicą, jak to niektórzy mają za omieszkanie, ale używa cierpliwości przeciwko nam, nie chcąc, aby którzy zginęli, ale żeby się wszyscy do pokuty udali. A on dzień Pański przyjdzie jako złodziej w nocy, który niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone ogniem stopnieją, a ziemia i rzeczy, które są na niej spalone, będą. Czyś gotowy na ten wielki dzień? Śpiewali tutaj pieśń. Ponieważ się wtedy to wszystko ma rozpłynąć, jakimiż wy macie być w świętych obcowaniach i pobożnościach, którzy oczekujecie i śpieszycie się na przyjście Dnia Bożego. Halleluja. Lecz nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy Jego oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka. Przecież najmilsi tego oczekując, starajcie się, abyście bez zmazy i bez nagany od Niego znalezieni byli w pokoju. I 18 wiersz. Ale ruszcie w łasce i w znajomości Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała i teraz, i na czasy wieczne. Amen. Amen. Skłonimy nasze głowy. Panie Jezu drogi, ja Ciebie uwielbiam z całego serca za nową okazję, że możemy być przed obliczem Twoim, Panie. Myśmy się zgromadzili, bo Ciebie potrzebujemy. My potrzebujemy dotknięcia Twojej ręki, Panie. Tyś nas wybrał w tym czasie. Panie, bo Ty chcesz mieć oblubienicę, Panie. Ty chcesz przebywać w niej, Ty chcesz mieć społeczność, Panie. A my tego pragniemy. Tyś włożył to nasienie do naszych serc, Panie, to, które woła po Tobie, halleluja. My pragniemy być przemienieni na Twój obraz. Pragniemy, żeby to Słowo nas oczyściło, tą kąpielą wodną Słowa i przygotowało, Panie, halleluja. Dziękuję Ci, że posyłasz swoich sług jeszcze w tym czasie. Błogosław naszego brata Czakona, Panie, błogosław brata Tłumacza, błogosław, Panie, nasze serca, żebyśmy mogli skorzystać, Panie Jezus, a Ty rozwiąż wszelką potrzebę według Twojej obietnicy. Halleluja. My Ciebie uwielbiamy w tej chwili. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Zaśpiewajmy refren o dotknąć. Tam płynie rzeka przejrzysta i czysta, jak kryształ. Wody żywota od tronu Baranka. Oh,
Our sister continues playing the same. Nasza siostra kontynuuje grać. Let us bow our heads. A my skłońmy nasze głowy. You believe that he's here? Wierzycie, że on jest tutaj? Amen. He promised it. On to obiecał. Amen. That's a key thing. To jest kluczowa sprawa. We must believe. Musimy wierzyć. Amen. His promise. Jego obietnicy. He said he would be gathered with two or three believers. Jeśli on tak powiedział, że jeśli będą zgromadzeni dwóch lub trzech wierzących, then I believe. Wtedy ja wierzę. That there's more than two or three believers. Że tu jest więcej niż dwóch lub trzech wierzących. Then he has to fulfill his promise. Zatem on musi wypełnić swoją obietnicę. Oh, let his presence. Niech jego obecność. Amen. Let his mighty presence. Niech jego potężna obecność. Amen. Come and take control. Przyjdzie i zapanuje nad naszym życiem. Let us pray. Módlmy się z całego naszego serca. Ojcze niebieski, we can feel your presence. Możemy odczuwać obecność Twoją, Panie. The atmosphere is here. Atmosfera jest tutaj. Lord, we're praying. Modlimy się, that you will move. Abyś się poruszał. The power of your spirit. Jak Cię potrzebujemy, Panie. Move my thoughts, I am żadnego człowieka. Lord, we've come to see you. Ale Panie, przyszliśmy, aby zobaczyć Ciebie. Teraz przyjdź, Panie, naszego pośród nas i uczyń swoje dzieło, tak jak obiecałeś. Prosimy o to w Twoim imieniu. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. God bless you. Niech was Bóg błogosławi. As I was studying this afternoon, tak jak kiedy dzisiaj studiowałem po południu, I felt his presence in my life. Odczułem obecność Jego na moim życiu. And I believe that his presence is right here, right now. I wierzę, że Jego obecność jest właśnie teraz tutaj. It's all in your power. To jest wszystko w tej mocy. We have to create the atmosphere. My musimy stworzyć tą atmosferę. Amen. Amen. So we're so happy to be here again. Jesteśmy tak szczęśliwi, że możemy być tutaj na nowo. Just a little tired. Troszkę zmęczeni. You know, we've been preaching for every day. Wiecie, że głosiliśmy codziennie. And on Sundays twice a day. Niedzielami dwa razy dziennie. And for the next days we'll be preaching, I'm sure, every day. A najbliższe dni będziemy głosić, jestem pewien, że codziennie. Well, I ask you a special favor. A więc proszę was o szczególną rzecz. Please pray for me. Módlcie się proszę o mnie. The Lord will help me. Aby Pan mi pomógł. I believe that the Lord has sent us. Ja wierzę, że Pan nas posłał. I believe there's a purpose. Ja wierzę, że jest w tym cel. Maybe you can't see that purpose. Może teraz tego celu nie możecie dostrzec. But I pray. Ale modlę się. As the days go by. Jak będą dni mijały. God will reveal the purpose in your life. Że Bóg objawi ten cel w waszym życiu. Then you will understand. Wtedy zrozumiecie. Why the word spoke in the way it spoke. Dlaczego słowo przemawia w ten właśnie sposób, jak przemawia. Today. A więc dziś. We're here. Jesteśmy tutaj. And again we're
asking the Lord. I jeszcze raz prosimy Pana, speak to our hearts, aby mówił do naszych serc. You want to hear from him. Czy pragniecie Jego słuchać? We've had a wonderful time. Mieliśmy cudowny czas w Czechosłowacji. Also in the, what's that other city? Gliwice. I także w Gliwicach. And now here we are. A teraz jesteśmy tu. I believe the Lord is moving. Ja wierzę, że Pan się porusza. It's a great time. To jest potężny, wielki czas. Amen. Amen. Let us read the scripture. Przeczytajmy miejsce Pisma. The sister can continue playing if she wants. Jeśli pragnie. Bo może grać jak chce, siostra. We're going to read in the book of Daniel. Będziemy czytać z księgi Daniela. Chapter 2. Z drugiego rozdziału. Verse 44. 44 wiersz. There are scriptures that all you all know. To są miejsca pisma, które wszyscy znacie. Let's try to bring it in. Ale pragniemy to wprowadzić. To the subject that we've been bringing to you. Do tematu, który pragniemy dzisiaj podać wam. That is try to fit these things in here. I pragnę te rzeczy tutaj dopasować. That you can see where we're at today. Abyśmy mogli zobaczyć, gdzie dzisiaj jesteśmy. Amen. Look at what it says here. Spójrzcie, co tu jest powiedziane. I'm going to read this, and our brother will also read it after me. Będziemy czytać razem. And in the days of these kings, za dni tych królów, shall the God of heaven, Bóg niebios, set up a kingdom, stworzy królestwo, which shall never be destroyed, które na wieki nie będzie zniszczone. And the kingdom shall not be left to other people, i królestwo to nie przejdzie na inny lud, but it shall break to pieces, ale zniszczy, and consume all these kingdoms, i usunie wszystkie owe królestwa, and it shall stand forever, lecz samo ostoi się na wieki. For as much as thou saw that the stone was cut out of the mountain without hands. Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk. And that it break up in pieces the iron. I rozbił żelazo. And the brass. I mosiądz. The clay. Glinę, the silver, srebro, and the gold, i złoto. The great God hath made known to the king, wielki Bóg objawił królowi, what shall come to pass thereafter, co potem się stanie. And the dream is certain, sen ten jest pewny, and the interpretation thereof, wykład jego pewny. Amen. Amen. Let us also read from the book of Matthew. Czytajmy również z księgi Ewangelii Mateusza. As you continue to keep this wonderful atmosphere, kiedy usiłujemy utrzymać tą cudowną atmosferę. Mateusz 24. Amen. Let us be like John. Bądźmy jak Jan. He was in the spirit. On był w duchu. On the day of the Lord. W dniu Pańskim. Amen. Amen. Let us read in Matthew 21. Matthew 21. Yeah, 21 rozdział Mateusza. Yeah. 21. We have here. Mamy tutaj. The first coming, pierwsze przyjście Jesus into Jerusalem. Jezusa do Jerozolimy. So you know all these scriptures. Znacie dobrze to miejsce pisma. How we needed that donkey. Jak oni potrzebowali tego osiołka, ride into Jerusalem, aby wjechać do Jerozolimy. With the disciples. Z uczniami. But we're going to read from verse 5. Ale będziemy czytać od wiersza 5. Verse 5. Powiedzcie córce syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie. Łagodny jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzennej. Thy king cometh unto thee. Twój król przychodzi do ciebie. We'll go down to verse 10. A teraz przejdźmy do 10 wiersza. A gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, mówiąc, któż to jest? See, all the city was moved when he came in. Poruszyło się całe miasto, kiedy on wjechał. Verse 11. Wiersz 11. Rzesze zaś mówiły, to jest prorok Jezus, ten z Nazaretu Galilejskiego. And also verse 12. A także wiersz 12. I wszedł Jezus do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły wekslarzy i stragany handlarzy gołębiami powywracał. And then verse 14. I w wierszu 14. The blind and the lame come to him in the temple. Ślepi i chromi podeszli do niego w świątyni. And he healed them. A on ich uzdrowił. Then verse 15. A potem 15 wiersz. There were children in the temple. Tam w świątyni były dzieci. They were crying. Które krzyczały. Hosanna to the son of David. Hosanna synowi Dawidowemu. Amen. Amen. So it's a wonderful story here. Cudowna historia tutaj. Of the coming of the Lord. Przyjścia Pańskiego. Amen. Amen. Pray again. Pomódlcie się. Pomódlcie się.
Ojcze niebieski, dziękujemy Tobie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa za Twoje cudowne słowo, Panie, za to namaszczenie Ducha Świętego w tej godzinie, że możemy Ciebie wielbić i chwalić, Panie, że możemy oglądać wszechmocną rękę Twoją i w tym zgromadzeniu pobłogosław głoszenie słowa, proszę w imieniu Jezusa Chrystusa i ku Twojej chwale. Amen. May be seated. Możecie usiąść. Let me read something. Pozwólcie, że on coś przeczytał. Here from the message. Z poselstwa. Who is this? Kim on jest? Kim jest ten? Amen. Amen. See if I can find that scripture. He said, we believe. On powiedział, wierzymy, that the hour is so close, że ta godzina, to the coming, że ta godzina jest tak bliska do tego przyjścia. He said, the world is quivering. Świat się trzęsie. They don't know what's the matter. Oni nie wiedzą, o co chodzi. They know something is going on. Oni wiedzą, że coś się dzieje. But they don't know what it is. Ale nie wiedzą, co to jest. But we know what it is. Ale my wiemy, co to jest. We are believers of the word of God. My wierzymy w Słowo Boże. And the world is quivering. A świat się trzęsie. They don't know what's the matter. Oni nie wiedzą, o co chodzi. But we know. Ale my wiemy. Jesus is on the road. Jezus jest w drodze. Amen. We begin to congregate together. Zaczynamy się zbierać. By the gate. Przy bramie. The gate. Bramie. Of the power of God. Mocy Bożej. Amen. Amen. See these people. Widzicie, ci ludzie. Found out. Stwierdzili, that Jesus was coming into Jerusalem. Że Jezus przyjeżdża do Jerozolimy. How did they find out? Jak oni to, po czym oni to poznali? Jesus was coming. Jezus przyjeżdżał. To fulfill scripture. Aby wypełnić Pismo. Now remember. Teraz pamiętajcie. According to the word. Zgodnie ze Słowem. He was coming as a king. On przychodził jako król. Amen. Amen. He was, that's what the Bible. Dlatego właśnie Biblia to mówi. Verse 5. W piątym wierszu. Tell ye the daughter of Zion. Powiedzcie córce Syjońce. Behold. Oto. Thy king. Twój król. Cometh unto thee. Przychodzi do ciebie. That's our message today. To jest nasze poselstwo dziś. The king. Król. Coming unto you. Przychodzi do ciebie. What a wonderful message. To cudowne poselstwo. That's why today. Dlatego właśnie we dziś. We can rejoice. Możemy się radować. Because we have a promise. Mamy obietnicę. Past ages. Przeszłe wieki. They waited for him. Oni czekały na niego. But he did not come. Ale on nie przyszedł. But today, ale dziś, there's a promise. Tak jak obiecał, that he would come. Że przyjdzie. And I believe. Ja wierzę. The prophet identified it. Że prorok to rozpoznał. It's coming. Jego przyjście. He has been here. On jest tutaj. We're partakers. Jesteśmy uczestnikami. He's coming. Tego przyjścia. We are now. Jesteśmy teraz. Identified. Identyfikujemy się. With this wonderful promise. Z tą cudowną obietnicą. Oh, brother. Sister, bracie, siostro, hear the message. Słuchajcie poselstwa. What is the message? Co to jest poselstwo? There was a cry at midnight. To był okrzyk w nocy. A message. Poselstwo. A loud voice. Głośny głos. A shout. Okrzyk. The bridegroom is coming. Oblubieniec nadchodzi. Hallelujah. Hallelujah. The bridegroom is coming. Oblubieniec nadchodzi. Go out to meet him. Wyjdź na spotkanie. You've got to leave your denomination. Musisz opuścić wasze denominacje. You've got to leave your ideas. Wasze poglądy. You've got to leave your creeds. Wasze kreda, dogmaty. And dogmas. Go out. Wyjdźcie na zewnątrz. To meet the bridegroom. Aby spotkać oblubieńca. And this bridegroom. I ten oblubieniec. Is coming. Przychodzi. In the form of a king. W formie króla. And a king. A król. Has a kingdom. Ma królestwo. And a king. I król. Takes control. Bierze pod panowanie. Of everything. Wszystko. Oh, they caught the message. Oni uchwycili to poselstwo. Many people. Wiele ludzi. Felt the coming of the Lord. Stwierdzili, że Pan nadchodzi. But they knew not what. What it was. Ja nie wiedzieli, o co chodzi. But there was a small minority. Ale tam była mała mniejszość. Unbelievers. Wierzący. That were waiting for him. Oni go czekali. They had the palms of a tree in their hand. Gałązki palm. Branches of a tree. Gałązki drzew. And they were waiting. I czekali. They began to worship. Zaczęli uwielbiać go. And praise him. Chwalić. Let me say something. Nie wam coś powiem. Prophetically speaking. Mówiąc proroczo. Just before the message. Zanim poselstwo przyszło. God raised up the Pentecostal church. Bóg zbudził zbudzioną świątkowe. They had a revival. Oni mieli przebudzenie. In 1906, I believe it was. W 1906 roku, tak mi się wydaje. Azusa Street revival. Ulica Azusa. And look at these people. Spójrz na tych ludzi. Right here. Właśnie tu. There were people. Byli ludzie. In front of the coming. Przed przyjściem. They were worshiping. W obliczu przyjścia uwielbiali go. Making a way. Wyszli naprzód. For the promise of his coming.
for the promise of his coming. A zrobili drogę dla Chrystusa. A za nim there were also believers. Byli także wierzący. Worshippers. But remember, inside the temple, wewnątrz świątyni, there were also believers. Byli także wierzący. Hallelujah! A new generation, nowa generacja, of true believers, wierzący, that went into the temple, czekali świątyni, where he was, tam gdzie on był. And they began to cry out. Zaczęli krzyczeć. Hallelujah! They were alive. Oni żyli. Jesus was alive. Jezus żyje. Our message today. Poselstwo dziś. The Messiah. Mesjasz. Is here on earth. Jest tu na ziemi. Hallelujah. Hallelujah. The Messiah. Mesjasz. The anointed word. Poruszczone słowo. Hallelujah. Hallelujah. Is here today. Tutaj dzisiaj. We have a message. Mamy poselstwo. The ministry. Usługę. Has identified. Jako zidentyfikowanie. The coming. Przyjścia. Messiah. Mesjasza. The anointed word. Namaszczonego słowa. And then the prophet said. A potem prorok mówi, now he's waiting. Teraz on oczekuje na kogoś, to anoint that word, aby namaścił to słowo with faith, wiarą, make it come alive, aby spowodował, żeby ożyło. Don't be a dead church member. Nie bądźcie martwymi członkami zboru. Take your faith, weźcie swą wiarę, that the Lord has given you, którą Pan wam dał, and anoint the promise. Namaścił tą obietnicę. Amen. Amen. Czy możecie powiedzieć amen? Come on, don't fall asleep. Nie śpijcie. Hallelujah. Be like these people. Bądźcie jak ci ludzie. They were ready. Oni byli gotowi. They knew the promise. Oni znali obietnicę. They were lost. Oni nie byli zgubieni. But the rest of the people. A reszta ludzi. When they seen Jesus coming in. Zobaczyli, jak Jezus wchodzi. They seen all that noise around him. Oni widzieli tylko hałas wokół niego. Brother Branham says. Branham mówi. Where Jesus is. Kiedy Jezus jest. There's a lot of noise around him. Tam jest dookoła niego wiele hałasu. Hallelujah. I mean worship. Ja mam na myśli. And the people saw this noise. A ludzie widzieli ten hałas. And they wanted to know. I chcieli poznać. Why are these people so attracted to that man? Co oni widzą pociągającego w tym człowieku? Who is he? Kim on jest? And they said. I oni powiedzieli. He's the prophet of Galilee. Że on jest prorok Boży. Yes, he was a prophet. Yes, on był tam był prorokiem. More than a prophet. On się urodził prorokiem. He was the king. On był królem. The king of kings. On był królem królów. Coming to take control. Który przyszedł, aby opanować. And look at what he does. I patrzcie, co on czyni. The first thing that he does. Pierwszą rzecz, którą czyni. He goes right into the temple. Idzie prosto do świątyni Boga. And brought a restoration. I czyni odnowienie. Because he said, ponieważ powiedział, you have turned, wyście zamienili the temple of God, świątynię Boga, into a den of thieves, w jaskinie zbójców. Yes, so tak. He went inside. Oni poszli do środka. And he began to clean the temple. On poszedł do środka, zaczął oczyszczać świątynię. That's what the coming will do. To właśnie czyni jego przyjście. That's what the king will do. To uczyni król. He will come in. On wejdzie. Take control. I zapanuje. That's why you feel like you feel. Dlatego się właśnie tak czujecie, jak się czujecie. Into your life. Kiedy on przychodzi do waszego something życia. Has to happen. Coś musi stać. Something is moving inside of you. Coś porusza wewnątrz was. This is the temple of the living God. To jest świątynia żywego Boga. And he's come to you. I on wchodzi do ciebie. He's got to clean it out. On musi to wyczyścić. Hallelujah. Hallelujah. He's got to clean the temple. On musi wyczyścić świątynię. All those thoughts inside of you. Wszystkie myśli wewnątrz was. All those wrong spirits inside of you. Wszystkie złe duchy wewnątrz was. Hallelujah. Hallelujah. Ponieważ he's making a way for the coming in, na wejście do środka, of the Holy Spirit, Ducha Świętego. So he comes in, a więc on wchodzi do środka, and begins to clean the temple. I zaczyna oczyszczać świątynię. Let me just read what he said here. Niech przeczytam tylko, co on tutaj powiedział w 13 wierszu. And he said unto them, i rzekł im, it is written, napisano, my house, dom mój, look, he said, my house, on powiedział tu mój dom, amen, shall be called, będzie nazwany, the house of prayer, domem modlitwy, but you have made it, ale wy uczyniliście, a den of thieves, z niego jaskinie zbójców, you've made it a business, zrobiliście z tego interes, but my house is not a business house, mój house dom of business, nie jest domem interesu, it's a house of prayer, jest domem modlitwy, that's what the devil has done with his body, to właśnie diabeł chce uczynić z jego ciała. Look at the perversion that he's done in this body. Patrz na przewrotność, jaką on uczynił w tym ciele. To ciało was created, było stworzone, for the worship of God. Aby uwielbiać Boga. But sin came in. Ale wszedł grzech. And look at what happened. Patrzcie, co się stało. But we have a promise of his coming. Jego przyjścia. He will come as a king. On przyjdzie jako król. And he begins to clean out. I zacznie oczyszczać. All the sin in our lives. Cały ten grzech
naszym życiu. Let him clean you out today. Pozwólcie, aby on oczyścił was. Nie przygotuje wasze serca. That's why people, dlatego właśnie ludzie, they want to believe in God, nie wszyscy chcą wierzyć Bogu, but they don't want to receive him inside, ale nie chcą go przyjąć do środka, because they know, bo nie masz wiedzą, what's going to happen. Co się stanie. They just want to be religious. Oni chcą być tylko religijni. I believe today, ja wierzę, że dziś it's a message. Poselstwie. We have religious people. Mamy religijnych ludzi. But he wants to come into your life. On chce wejść do waszego życia. Young people, młody człowieku, don't be religious. Nie bądź religijny. Be true children of God. Bądź prawdziwym dzieckiem Boga. God, the Holy Ghost. Hallelujah. Ministers of the gospel. Kaznodzieje Ewangelii. Don't be religious ministers. Religijni kaznodzieje. Be a real minister of the gospel. Prawdziwymi kaznodziejemi Ewangelii. Follow the Holy Ghost. Amen. Amen. I'm preaching what the Holy Ghost has put in my heart to preach. Ja głoszę to, co Duch Święty kładzie na moje serce. Amen. That's why people don't want to receive him. Amen. Dlatego ludzie go nie przyjmują. Oh, they want to look from far off. On chce look from far off. Look from far off. Chcą patrzeć się z daleka. They want to follow Jesus from far off. Oni chcą naśladować Jezusem, ale z daleka. Like Peter said. Tak Piotr powiedział. Lord, if everybody leaves you, Panie, jeśli wszyscy cię opuszczą, I will not leave you. Ja cię nie opuszczę. I will follow you. Ja pójdę za tobą. But he followed him from far off. Ale on naśladował go z daleka. It's easier that way. To jest łatwiej w ten but sposób. Today, ale dziś, we have to be musimy być identified in every word, z każdym słowem, every word, z każdym słowem, every promise, z każdą obietnicą. No matter bez względu, if they call us fanatics, jeśli nazywają nas fanatykami, if they criticize us, krytykują nas. I know people criticize me. Ja wiem, że ludzie mnie krytykują. They criticize the way I preach. Krytykują sposób mego głoszenia. But no matter, ale bez względu na to, God has given me a commission, Bóg dał mi polecenie, to preach a word, głosić słowo, and I will preach it. Ja będę je głosił. I will preach it. By the power of the Holy Ghost. Przez moc Ducha Świętego. Amen. Hallelujah. We have to be identified. Musimy być zidentyfikowani. That's why the prophet said. Dlatego właśnie prorok powiedział. I'm an American. Ja jestem w Ameryce. I am identified. Jestem Amerykaninem. Ja się with everything in America. Ze wszystkim, co jest w Ameryce. He said when George Washington, John Washington was crossing the Delaware, the River Delaware. Przekraczał rzekę Delaware. He said I was there. Bo on powiedział, że ja tam byłem. In the time of Lincoln, I was there. W czasach Lincolna ja tam during byłem. The bad times I was there. W złych czasach ja tam byłem. And the good times I was there. W dobrych czasach ja tam he byłem. Said, but I'm a Christian. Ale jestem chrześcijaninem. I'm identified with everything that belongs to Christ. To należy do Chrystusa. I'm identified with everything that's in the Word. Co jest w słowie. Let him come in. Niech on wejdzie, pozwólcie. Clean the house. Niech oczyści ten dom. Let him take away all those spirits. Weźmie precz wszystkie te duchy. All those business spirits. Wszystkie te duchy interesu. Politics spirit. Polityczne duchy. And let him come in. Pozwólcie mu wejść do środka. And begin to dwell in your life. Niech zacznie mieszkać w waszym życiu. That's what we're looking for today. O, to właśnie na to czekujemy dzisiaj. Alive. Na życie. Full of the Holy Ghost. Pełne Ducha Świętego. Full of the fire of God. Pełne ognia Bożego. I don't mean just a lot of screaming and jumping. Ja nie mam na myśli tylko skakanie i krzyczenie. Anyone can scream and jump. Każdy może skakać i krzyczeć. The Pentecostal scream and jump. Zielonoświątkowcy krzyczą i skaczą. The charismatic scream and jump. Charyzmatycy to robią. And there's people in the message that scream and jump. Są ludzie w poselstwie, którzy krzyczą. But they're not believers. Ale oni nie są wierzącymi. Amen. Amen. They claim the word. Oni twierdzą, but they're not true believers. Ale nie są prawdziwymi wierzącymi. God had the Pentecostal. Bóg miał zielonoświątkowców. The Pentecostal church. Zbór zielonoświątkowy. Forth. Wyszedł naprzód. And prepare the way. I przygotował drogę. With all those worship. Z całym tym uwielbianiem. And praising. Chwałami. And jumping. Skakaniem. But the Lord was behind. Pan był za nimi. He had some more people. Miał innych ludzi. In the temple. W świątyni. Hallelujah. Hallelujah. Maybe the Pentecostals. Może zielonoświątkowcy. Didn't make it into the temple. Did not make it into the temple. Did not make go into the temple. Nie weszli do świątyni. But he had other children. Ale on miał inne dzieci. A new generation. Nowe pokolenie. A new generation. Nowe pokolenie. Just like in the time of Israel. Tak jak za dni i czasów Izraela. Brother Branham said. Brother Branham powiedział. Those old Pentecostal fighters. Ci wszyscy zielonoświątkowcy. You got it? Fighters? All Pentecostal fighters. Bojownicy zielonoświątkowcy. They were there with Moses. Oni tam byli z Mojżeszem. But they
murmured. Ale oni szemrali. They spoke against Moses. Mówili przeciwko Mojżeszowi. They spoke against the word. Przeciwko słowu. And every one of them. I każdy jeden z nich. Died in the desert. Umarł na pustyni. But God raised up a new generation. Nowe pokolenie. A believer. They were born in the desert. Na pustyni. Hallelujah. And they went over. Oni poszli dalej. And took the promise. Wzięli tą obietnicę. Took possession of the land. Zdobyli tę posiadłość tego kraju. And you keep criticizing. A oni mogli dalej krytykować. If you want to criticize, keep criticizing. Możecie krytykować, jak chcecie. Remember, what you're doing this. Kiedy to czynicie. God is lifting up. Podnosi się. A new generation. Podnosi nowe pokolenie. True believers. Young believers. Młody wierzący. Take the word. They'll take all the word. Całe słowo. Do you want the word? You want all the word. Hallelujah. Then God, who can take you and go forward. Pójść, posunąć dalej. And fulfill his promise. Wypełnić swoją obietnicę. God is going to fulfill his promise. Wypełnić swoją obietnicę. That's why. Dlatego właśnie. When he was coming into Jerusalem. Weszł do Jerozolimy. He knew. On wiedział. That the Bible says. Biblia mówi. There had to be a little donkey. Tam będzie mały osioł. And the donkey was there. I osioł tam był. Just before coming into Jerusalem. Zanim weszli do Jerozolimy. But the donkey was tied down. Ale tam ten osioł był związany. He sent two disciples. On posłał dwóch uczniów. Two messengers. And go and tie that donkey. Weźcie, rozwiążcie tego osła pociąga. Bring him to me. Przyprowadźcie go do mnie. Because I need him. Bo go potrzebuję. To fulfill the word. Aby wypełnić słowo. And there was that little donkey. Tam był ten mały osiołek. He didn't know. On nie wiedział. That he was in the Bible. Że to w Biblii. He did not know it. Nie wiedział tego. He had spiritual amnesia. On miał duchowe zanepamięcie. But no disciple. Ale tamci uczniowie. Came with a message. Mieli poselstwo. The Lord needs you, friend. Pan Cię potrzebuje, bracie, Pan Cię potrzebuje. Mam nadzieję, we can be a little donkey. Żebyśmy mogli być małymi osiołkami dla Chrystusa. That he can get on our lives. Wziął całe nasze życie. And fulfill the promise. Hallelujah. Oh my, I feel good. Hallelujah, I can start running now. Teraz biegać. Oh, he's going to take people. On weźmie ludzi. True believers. Prawdziwie wierzący. That love the word. Przyjmują słowo. Love is coming. Przyjmują przyjście. That will stay with the word. All the way. Przez cały czas. Not just part of the way. Przez całą drogę. And he said go. Idź and loose them. Idź i rozwiąż go. Set them free. Uwolnij. Hallelujah. Hallelujah. And if the owner. Aby says something. Coś powiedzieć. You tell him. Powiedzcie mu, that the Lord, że Pan needs him. Potrzebuje cię. Amen. Hallelujah. Because he's king. Bo on jest królem. He's coming. On przychodzi. Everything belongs to him. Wszystko do niego należy. All he has to do is speak. On tylko potrzebuje powiedzieć. The Lord needs it. Pan cię potrzebuje. Oh, the Lord needs him. Pan go potrzebował? Take him. Puśćcie go. The Lord needed us. Pan nas potrzebuje. So he called us. Dlatego nas powołał. He set us free. On nas uwolnił. We were tied down in sin. Związani w grzechu. We were dead. Byśmy martwi. In sins and trespasses. Grzechy, przestępstwie. Oh, Lord. O Panie. But the word. Słowo. Came to our lives. Przyszło na naszego życia. Set us free. Uwolniło nas. Why? Dlaczego? Not just to come to church. Nie tylko abyśmy przyszli do kościoła. But to fulfill scripture. Żeby wypełnić pismo. We're here. Not in the first coming. Jesteśmy tutaj nie w pierwszym przyjściu, ale w drugim przyjściu. God shows us Bóg pokazuje nam, że jesteśmy tu. I'm so glad to be here. Jestem tak szczęśliwy, że mam tu. This is my hour. To jest moja godzina. This is my time. To jest mój czas. Everybody had their time. Oni mieli swój czas. Każdy miał. This is my time. To jest mój. I'm here. Jestem tutaj. Thank God. Potem Bóg. I'm here. Jestem tutaj. The word is here. Słowo jest tutaj. Hallelujah. The bridegroom is here. Ulubieniec jest tutaj. The bride is here. Ulubienica jest tutaj. They're coming together. Łapią razem. Fulfilling scripture. Amen. Hallelujah. Hallelujah. How many can praise the Lord? Ilu z was może uwielbić, chwalić Pana? Hallelujah. Amen. And notice this. Spójrzcie na to. When he went into the temple. Kiedy wszedł do świątyni. He began to shake. It's not easy to do that. Nie jest łatwo to uczynić. It's not easy for a minister. Nie jest łatwo dla kaznodziei. To stand before the people. Stanąć przed ludem. And preach what God tells him to preach. To co Bóg mu kazał powiedzieć. But he's got to do it. Ale musi to uczynić. Look at what the voice of God.
God is. Patrzcie, czym jest głos Boży. It will shake your life. To on wstrząśnie waszym życiem. Amen. Clean it out. On to wyczyści. It will show you spirits inside of you. On pokaże wszystkie duchy, które są wewnątrz was. You did not know they were there. O których w ogóle nie wiedzieliście, że but są. The word of God. To słowo Boże. It's a living word. Jest żywym słowem. It has come. Kiedy przyjdzie. It's sharper than a two-edged sword. Jest bardziej ostrzejszy niż obusieczny każdy miecz. It pierces the heart. I rozcina nasze serca. Amen. It shows all the secrets. Pokazuje wszystkie tajemnice. I'm so glad. Tak szczęśliwy. That the Lord has come. Że Pan przyszedł. He's come to me. On przyszedł do mnie. By the word. Przez słowo. And he's showing me. I pokazał mi. Where I am. Gdzie jestem. What I need. Czego potrzebuję. And the things that need to be changed. I te rzeczy, które muszą się zmienić. So as he came in. A kiedy on wszedł. He said, cast out all them that sold and bought in the temple. Wypędził wszystkich tych, którzy tam sprzedawali w tej świątyni. He went through the tables. Bo on wracał te stoły. He was a king. On był królem. He could do that. Mógł to zrobić. He, that was his house. To był jego dom. That was his temple. To była jego świątynia. Hallelujah. So he can come. Więc mógł przyjść. You see, when he sat in his father's throne in heaven. Wiecie, kiedy on siedział na tronie swego ojca. That wasn't his throne. To nie był jego tron. But it goes into your life. Ale kiedy on wchodzi do twojego życia. Let me tell you something. Ja wam coś powiem. He comes in and takes control. On wchodzi tam, aby zapanować. And he does what he wants. I czyni to, co chce. Because he's king. Bo jest królem. Once you let him in. Kiedyście tylko pozwolili, aby wszedł, he will come in. On wejdzie. Amen. I weźmie panowanie. You want that. Czy chcecie tego? You want that. Czy pragniecie? That promise is for you. Ta obietnica jest dla was. Alleluja, for our children. Jest dla naszych dzieci. If they wanted to. Jeśli pragną także. This is what I preach to my children. To właśnie głoszę moim dzieciom. I've got a little church at home. Mam mały zbór w domu. I preach to them. Im głoszę. I preach the word to them. Głoszę im słowo. I tell them this is what the Lord wants. To, mówię, że to jest to, czego pragnie Pan. And to the church I preach the same thing. I to samo głoszę do zboru. Amen. Amen. Oh, how would you like a change in your life? O, jak pragnielibyśmy zmiany w naszym życiu. From that old temple. Od tej starej świątyni. That was full of spirits. Która była pełna duchów. All kinds of things in there. Wszystkie, wszelkiego rodzaju rzeczy tam w niej się znajdowały. Jak my pragniemy tej zmiany, niech on wejdzie, pozwólcie mu wejść. I niech to się stanie domem modlitwy, domem społeczności, gdzie będziecie mogli mieć społeczność z samym Panem. To stoją drzwi. To jest jego przyjście. Na końcu zboru zielonoświątkowego jest głos. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy mój głos, otworzy te drzwi. That's the secret. To jest ta tajemnica. Not just to hear the voice. Nie tylko słyszę ten głos. But to open. Ale otworzyć. I mean open. Mam na myśli otworzyć. You're not afraid to let him in. Nie obawiajcie się go wpuścić do środka. Remember, pamiętajcie, if you ever let him in, jeśli go kiedykolwiek wpuściliście, he's going to take control. Będzie tam, aby panować. Remember those two disciples going to Emmaus? Pamiętacie tych dwóch uczniów, którzy szli do Emmaus? When they came to the end of the journey, kiedy doszli do końca swojej podróży. It was a junction in their lives. Tam była pewna stacja, przystanek w ich życiu. They invited him. Kiedy go zaprosili, they almost forced him. Prawie go przymusili. Don't go. Nie odchodź, Panie. Come in. Wejdź do środka. Abide with us. Zostań z nami. It is late. Jest późno. And I'm telling you. Ja wam mówię. It's late. Jest późno. The hour is late. Godzina jest późna. The end is here. Tutaj jest koniec. Don't let him go. Nie pozwalajcie mu odejść. Invite him in. Amen. Zaproście go do środka. And they invited him. I zaproście go do środka. And when he came in. A on zaprosił. Oni zaprosili go do środka. They sat at the table. Usiedli przy stole. And he took the bread. I on wziął chleb. He broke it. He took control. That's what he's going to do. Tego właśnie on uczyni. Let him come into your life. Pozwólcie mu wejść do waszego życia. Let him take that bread. Niech on weźmie ten chleb. That word in your heart. Ten słowo w waszym sercu. And let him break it. Niech on to złamie. And discern. I rozsądza. And reveal his word to you. I objawi swoje słowo dla was. Oh, this is our promise. To jest nasza obietnica. Here I stand at the door. Oto stoję u drzwi. Not the message to Laodicea. Nie poselstwo do Laodicei. No, after Laodicea. Laodicea. She's lukewarm. Ona była letnia. She's being cast out of God's mouth. Ona była wyrzucona z ust Boga. But at the end of that age, ale na końcu tego wieku, there's another age. Jest inny wiek. The eighth. Ósmy wiek. Here I stand at the door. He's calling us. On nas wzywa. He's calling you. On jest na ciebie. Oh, as even as the word goes forth. Even as the word goes forth. Słowo, które występuje. He's calling. Ono was wzywa. Amen. Amen. So when Jesus comes into the temple. A więc kiedy Jezus wszedł do świątyni. And he cleaned it out. I on wyczyścił. Getting ready.
i przygotował ich, to turn it into, aby się zamieniła the house of prayer, na dom modlitwy. Look at what the Bible says. Patrzcie, co Biblia mówi. Oh, it was a hard message. To twarde poselstwo. Everything was shaking. Wszystko się trzęsło. People were criticizing. Ludzie krytykowali. Who does he think he is? Kim on sądzi, że jest? To do what he's doing. Za kogo się uważa, że to czyni? No one said, no one did anything to him. Ale nikt mu nic nie uczynił. And look at what the Bible says. I patrzcie, co mówi Biblia. When he did all that. Kiedy on to wszystko czynił. And the blind. Kiedy ślepi and the lame i chromi came to him, przyszli do niego in the temple, do świątyni. Amen. Amen. The lame and the blind. The lame. Ślepi i chromi. Those people that could not see. Could not see. Ci, którzy nie widzieli. They could not walk. Nie mogli chodzić, nie umieli chodzić. Oh, and he healed them. A on ich uzdrowił. Hallelujah. Blessed be the name of Niech będzie błogosławione imię Jezusa. Let me read you something. Pozwólcie, że wam coś przeczytam. From the message doors in door. W poselstwie drzwi za drzwiami. Flagstaff, Arizona. Wgłoszone w Flagstaff, Arizona. From the city of Brother Patterson. Z miasta brata Pattersona. Amen. Amen. He said, we are foreign to the world now. My jesteśmy obcy dla tego świata teraz. He's talking about the kingdom. On mówi teraz o królestwie. He said our kingdom is from above. Powiedział, że nasze królestwo jest z góry. We are free. Jesteśmy wolni. Born again. Na nowo narodzeni. The kingdom of God is within you. Królestwo Boże jest wewnątrz was. See? Widzicie? Act like up there. Zachowujcie się tak jak tam w górze. You're delegates from there. Jesteście stamtąd oddelegowani. Hallelujah. Hallelujah. We're not Americans no more. Nie jesteśmy już więcej Amerykanami. We how do you say Polish? Polish. How do you say Polacy. We're not Polish. Nie jesteśmy Polakami. But we're delegates. Ale jesteśmy oddelegowani, delegatami. Heavenly kingdom. Z niebieskiego królestwa. That's why we act different. Dlatego się zachowujemy inaczej. We act like our father up there. Zachowujemy się tak jak ojciec nasz tam w górze. Amen. Amen. There I said. A oto on tu mówi. We're citizens here. Tutaj jesteśmy obywatelami. Living here in the flesh. Żyjącymi tutaj w ciele. But lecz our spirit, nasz duch, we're pilgrims, jesteśmy pielgrzymami and strangers, i obcymi. We're foreign to the world now. Jesteśmy cudzoziemcami dla tego Even świata teraz. Our own nation, nawet nasz własny naród. For we have accepted, bo my przyjęliśmy the invitation, zaproszenie, when he knocked at our heart. Kiedy on zapukał w nasze serce. Amen. Amen. We have accepted that invitation. Przyjęliśmy to zaproszenie. To become part of him. Aby stać się jego częścią. His word. Jego słowa. And the word, słowo, fixes us. Przygotowuje nas. See what the word does? Widzicie, co robi słowo? He fixes us. Przygotowuje nas. Like a carpenter. Tak jak cieśla. When he comes into a house, jak stolarz, który przyszedł do naszego domu, then needs some fixing, i musi coś zrobić. He's got to come in to fix it. He's got to come in. On musi wejść do środka. And that's the same way the word. I to sam, ten sam sposób when słowo. When we receive it, gdy my je przyjmujemy, become part of it, stajemy się jego częścią. Then the word fixes us. I słowo nas przygotowuje. Makes us live. Ożywia. Makes us act like Christians. I powoduje, że zachowujemy się tak jak chrześcijanie. Amen. Amen. Oh my. Is coming as the king. On przychodzi jako król. Oh, aren't you glad? Jestem tak szczęśliwy. You're not living in the dark. Że nie żyjecie w ciemności. You're one of those people that came. Jesteście jednymi z tych ludzi, którzy weszli. You're blind. Byliście ślepi. You could not see the word. Nie mogliście widzieć słowa. But he has healed your eyes. Ale on uzdrowi wasze oczy. And now you have come to the light of the truth. Teraz przyszliście do światła prawdy. Of the message of this hour. Poselstwa tej godziny. Oh my. Oh, thank you, Jesus. Dziękuję ci, Panie Jezu. So we're so happy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. We're not in the dark. Nie jesteśmy w ciemności. We know exactly what's going on. Dokładnie to, o tym, co się dzieje. Time of the Israelites. W czasach Izraela, as they were coming out of Egypt, oni wychodzili z Egiptu. The whole world was filled with dense darkness. Cały świat był napełniony ciemnością. Oh, but the Bible says, Biblia mówi, there was light in Goshen. Było tam światłość w Goshen. And the people that were there, i ludzie, którzy tam się znajdowali, had light. Mieli światło. And the whole world, a cały świat, is filled with darkness. Napełniony ciemnością. Sin is all over. Wszędzie grzesznicy. Oh, but the Bible says, Biblia mówi, arise.
Powstań. Shine. Zaświeć. For thy light has come. Bo twoja światłość przyszła. And the glory of the Lord. Chwała Pańska. Has risen upon thee. Powstała nad tobą. Oh, I feel good. Czuję się dobrze. I feel good. Czuję się dobrze. Because I can see what my light is. Bo widzę, czym jest moje światło. Now I can rise up. Mogę teraz powstać. And begin to walk. I zacząć iść. In that light. W tym świetle. Oh my. Oh. So this is a very critical hour. A więc jest to bardzo krytyczna godzina. Yes. Tak. Look at what the prophet said. Patrzcie na to, co mówi prorok. I'm not going to take too much more time. Nie będę wam zabierał zbyt dużo czasu. We are in a critical hour. Jesteśmy w krytycznym punkcie. The world is. Świat jest. Actually, it's the world that's in a critical hour. W rzeczywistości świat jest w krytycznym punkcie. We're okay. My jesteśmy w porządku. We're Christians. Jesteśmy chrześcijanami. But the church. Ale zbór. The true church, prawdziwy zbór, not the denomination, nie denominacje, but the church itself, ale sam zbór, is ready, jest gotowy, for her greatest triumph, na swój największy triumf, that she had ever had, jaki kiedykolwiek osiągnął. Look at what the triumph is. I patrzcie, czym jest ten triumf. The coming of the bridegroom, przyjście oblubieńca, to the bride, do oblubienicy. Her greatest triumph, największy triumf. Brother and sister, bracia i siostry, this is our promise. To jest nasza obietnica. I've said it again and again. Mówię to ciągle i ciągle. But I repeat it again. Powtarzam to. This is our promise. To nasza obietnica. And this is our revival. To jest nasze przebudzenie. This is where we're revived. Tego, na tym się przebudzamy. With our promise. Z naszą obietnicą. With our light. Z naszym światłem. That's why we're happy. Dlatego jesteśmy szczęśliwi. Because we can see what our promise is. Bo możemy zobaczyć, czym jest nasza obietnica. The coming of our mate to us. Przyjście naszego małżonka do nas. That's why the people dlatego właśnie can't have the victory today. Nie mogą mieć dzisiaj zwycięstwa. Because they haven't received him. Bo nie przyjęli Jego. There's no life there. Nie ma tam w nich życia. There's been no birth. Tam nie było narodzenia, no experience. Żadnego przeżycia. Oh, but in the Old Testament, ale w Starym Testamencie the Bible says, Biblia mówi, that the Lord, że Pan, Elohim, the one who had visited Abraham, ten, który odwiedził Abrahama, had visited Sarah, odwiedził Sarę. Hallelujah. Hallelujah. Just as he spoke, tak jak tylko przemówił, and she conceived, a ona poczęła, and she had a child, miała dziecko. There was Sarah, tam była Sara, type of the church, symbol kościoła, of the free church. Of the free church. Wczesnego kościoła. And there she is. I tutaj ona jest. She had a seed in her. Ona miała w sobie a seed. Nasienie. It was a dead seed. To było martwe nasienie. It could not conceive. Nie mogła począć. But when the Lord came to her, ale kiedy Pan do niej przyszedł, there was a conception. Tam było poczęcie. And there was a birth. I tam były narodziny. That's what we need today. To się potrzebujemy. We received the message. Przyjęliśmy poselstwo. But it's dead. Ale ono jest martwe. And there's the dynamics. Dopóki dynamika. The Holy Spirit. Święty. Comes upon that word. Przyjdzie na to słowo. Oh, receive the Lord. Przyjmijcie Pana. Receive King Jesus. Przyjmijcie Króla Jezusa. King Theophilus. Króla Teofanii. King Holy Ghost. Króla Ducha Świętego. Hallelujah. Hallelujah. Oh my. Och. See. Widzicie. He visited Sarah. On nawiedził Sarę. And that's what was the secret. I tym właśnie to był ten sekret. She could not have a child. Ona nie mogła mieć dziecka. But she had the promise. Ale miała obietnicę. And he had told Abraham. A on powiedział Abrahamowi. I'm going to come back again. Ja wrócę jeszcze raz. And I'm going to visit you. I nawiedzę ciebie. But he came back. Ale on wrócił. And visited Sarah. Ale nawiedził Sarę. Oh my. He has come back. On wrócił. The same God of the prophet. Ten sam Bóg proroka. Has come back. Wrócił. Hallelujah. The same God of Elijah. Ten sam Bóg Eliasza. Come back. Wrócił. Hallelujah. Oh my. Och. See, there was Elisha. Tam był Elizeusz. With the mantle. Z tym płaszczem. The type of the message. Symbol poselstwa. And he took the mantle. Wziął ten płaszcz. Smoked the water. Wierzył tą wodę. Then he spoke the word. A potem przemówił słowo. Where is the Lord God of Elijah? Gdzie jest Pan Bóg Eliasza? He applied the word. On zastosował te and słowo. And the same God. Ten sam Bóg. That was with Elijah. Który był z Eliaszem. That had opened the Jordan before. Który otworzył przed nim Jordan. Here he is again. On jest znowu tutaj. The same yesterday. Ten sam wczoraj. Today. Dzisiaj. And forever. He's here. Jest tutaj. Doing the same thing. Dziejący te same rzeczy. And we will only. Kiedy my tylko. Open our lives to him. Da to nasze życie. And we believe. Wierzymy. And when he smoked the water. Kiedy on uderzył wodę. And spoke the word. Przemówił słowo. The water's open. Woda się otworzyła. Hallelujah. He didn't say where's Elijah. Nie powiedział gdzie jest Elias. Where is the Lord God. On powiedział gdzie jest Pan Bóg. Where's the King. Gdzie jest Król. Hallelujah. And he came forth. I on wystąpił. And produced a miracle. I zrobił ten cud. And it opened the waters. Otworzył tą wodę. Oh, amen. My. Hallelujah.
Blessed be the name of the Lord. Niech będzie imię Pana błogosławione. The same God. On jest tym samym Bogiem, który się porusza in this realm, w tym zakresie, as he did, jak on to czynił wtedy, in the time of Elijah. W czasach Eliasza. Oh my, there's so much. Jest tyle, tak dużo. Look at this here. Spójrzcie na to. Hallelujah. Hallelujah. In the Feast of the Trumpets. W kazaniu Święto Trąb. I read this in another church somewhere. Głosiłem to gdzieś w innym zborze. Let me read it here. Ale pozwólcie, że wam to przeczytam tutaj. See, he speaks of the coming Messiah. On tu mówi o przyjściu Mesjasza. He said, how will the people know him? On mówi, jak ludzie go poznają? How will they know when he comes? Jak oni poznają, kiedy on przychodzi? Now they'll hear the word. Oni słyszeli słowo. But how do they know when he's here? Lecz jak oni poznali, że on unless tutaj? Unless jeśli nie, they've been constantly in the word. Jeśli nie pozostaną ciągle w słowie. That's what we have to do. To musimy właśnie czynić. In the word. Zostać w słowie. So we can recognize. Abyśmy mogli rozpoznać Jesus of the word. Jezusa słowa. So he said, how will they know? Jak oni poznają? Unless they're in the word. Jeśli nie będą w słowie. But he said, there will be an appearing. Ale Pan powiedział, że będzie się of the Lord. Zjawienie się Pana. In this time. W tym czasie. He said, it was not in the time of the reformers. On powiedział, że to nie było w czasach reformatorów. It was not in the time of Luther. To nie było w czasach Lutra. It was not in the time of Wesley. To nie było w czasach Wesleya. Nor the time of the Pentecostals. Ani nie było w czasach zielonoświątkowców. But it will come. Ale to nastąpi. That is his promise. To jest jego obietnica. For this age. Na ten wiek. Are you hearing me now? Teraz czy mi teraz słuchacie? But it will come. On przyjdzie. The coming of the Lord. Przyjście Pański. That is his promise for this age. To jest jego obietnica na ten wiek. We're living. My żyjemy in the age, w wieku, that is coming will be in, w którym będzie jego przyjście. She must be identified ona in musi him, się utożsamić z nim. Just as a woman is identified with her husband. Tak jak kobieta identyfikuje się, utożsamia z swoim mężem. Bride, oblubienica Chrystusa, has to be identified musi się utożsamić with him, z nim, for the two, bo ci dwoje are one, są jedno. And he is the word. A on jest słowo. Alleluja. You see, widzicie, when the message of the coming came to those virgins, kiedy poselstwo tego przyjścia przyszło do tych panien, it woke them up, to ich obudziło. And they began to trim their lamps. I one zaczęły oporządzać swoje lampy. They began to get their lives ready. Oni zaczęły swoje życie przygotowywać. But as they were doing this, ale kiedy to czyniły, you see, just before, zanim, tuż przed the manifestation, tuż przed manifestacją that coming, tego przyjścia, they were getting their lives ready. One przygotowywały swoje but życie. In that time, ale w tym czasie, five of them, pięć z nich, found out, stwierdziły, they did not have enough oil, że nie mają dosyć oleju, to take them over, aby który ich może zabrać, to the full promise. Do pełnej obietnicy. See, the Pentecost, widzicie, zielonoświątkowcy only come so far. Mogli dojść tylko do pewnego miejsca. The Methodists came so far. Metodyści przyszli tylko do pewnego miejsca. The Lutherans came so far. Luteranie tak samo. And the Catholics came so far. Katolicy też. But here comes a little bride. Ale oto przychodzi oblubienica. That has come at the end of the age. Która przychodzi do końca wieku. And she has been given enough oil. I jej dano dosyć oleju. Of the Holy Spirit. Ducha Świętego. To go on with the promise. Aby mogła pójść dalej naprzód. So they found out. Ale więc one stwierdziły. They did not have enough of the Holy Ghost in their life. Że mają dosyć Ducha Świętego w swoim życiu. They looked around. Patrzyły się dookoła. They could see. One mogły zobaczyć. That there were people. Że tam byli ludzie, that had oil in their lives. Którzy mają olej w swoich lampach. People that had a true, genuine revelation. Ludzie, którzy mają prawdziwe, autentyczne przebudzenie. And they knew that they were short in their lives. Short. I one wiedziały, że im czegoś brakowało w ich życiu. They knew they needed more of the oil. Oni wiedziały, że czegoś potrzebowały więcej oleju. I wonder. Zastanawiam się. How many this afternoon, you dzisiaj popołudnia know that you might need some more oil. Wie, że potrzebuje trochę więcej oleju. Amen. Oh, it's a very critical hour. To jest bardzo krytyczny moment. I believe, wierzę, that if the Lord is speaking this way, że jeśli Pan przemawia w ten sposób, he's more than able. On jest bardziej więcej niż w stanie. Give you that oil. Dać wam ten. Ten olej, amen. Jeśli tego pragniecie. So they saw there were people, amen, with oil. Ale one tam widziały ludzi z olejem. They seen people on fire for the Lord. Oni widzieli tam ludzi, którzy byli w ogniu dla Pana. I don't mean the screaming and the jumping. Nie mam na myśli skakanie, but you can see it in somebody's eyes. Ale możesz widzieć
w czyich oczach, or in somebody's life, albo w czyimś życiu, that he's got something, że on coś ma. He's not involved in worldly things. Jest w światowych rzeczach już więcej. He's not involved in churchy things. On jest zainteresowany w świeckich sprawach kościoła. Ale on jest zamieszany w revelation. Objawienie. Oh, when you receive this revelation, przyjmiecie to objawienie, it will change you. To was zmieni. It will humble you. Upokorzy. Hallelujah. You will be different. Będziecie inni. The glory of the Lord Państwa will shine on your life. Będzie świeciła na wasze życie. Oh, blessed be the name of the Lord. You see, when the high priest, kiedy ten najwyższy kapłan, went all the way in, poszedł tamtą drogę. He broke that first veil. On przełamał tą pierwszą of zasłonę of the flesh and the second veil of the spirit. Tą pierwszą zasłonę ciała i drugą zasłonę ducha. And he went inside. Poszedł do środka. Of the holy of holies. Do najświętszego miejsca. Inside. Do środka. Was the presence of God. Obecność Boża. Inside. Was that manna? Była ta manna. And that golden urn. Ten złoty dzban. That would never pass away. Która nigdy nie przeminie. Hallelujah. There. Tam. Was the light. Było to światło. The Shekinah glory of the Lord. Na Państwie. And he went in. I on tam wszedł. And he had fellowship with the Lord. Miał społeczność z Panem. The Lord spoke to him. Pan do niego przemówił. And he spoke to the Lord. On przemawiał do Pana. Nobody was hearing. Tam nikogo więcej nie było. He was by himself with the Lord. Sam z Panem. Oh, a temple of prayer. Hallelujah. Świątynia modlitwy. Hallelujah. Fellowship. Społeczność. A house of prayer, I meant. Dom modlitwy. And then when he came out. A wtedy, kiedy on wyszedł. People saw something in his face. Ludzie zobaczyli coś na jego twarzy. It was shining. Coś tam świeciło. Hallelujah. Kind of glory was reflecting from that life od tego życia. Because he had been in, bo on tam był w środku, with the Lord. Panem. If you've been with the Lord, then there's going to be the glory of the Lord shine in your life. But if you've been in the world, the light of the world will be in your life, you see. Well, it's really not a light. The darkness of the world. Ciemność, to nie jest prawdziwa światłość, to jest ciemność świata. Will be in your life. W waszym życiu. Hallelujah. Hallelujah. Oh my, where are we here? Gdzie jesteśmy? And these women. I ta kobieta. These churches. Te niewiasty, te zbory. Found out. Stwierdziły. That they didn't have enough oil. Że nie mają dosyć oleju. Amen. Amen. And they began to ask. I zaczęły pytać. The wise. Mądrych, give me some of your oil. Daj mi trochę twojego oleju. They began to see the hour had come. Zaczęły dostrzegać tę godzinę. Critical hour. Ten krytyczny moment. You know, you can feel it in the air. Możesz to odczuć w powietrzu. As God is beginning to fulfill His word. Kiedy Bóg zaczyna napełniać swoje słowo. People begin to feel it. Ludzie zaczynają to odczuwać. Somebody asked me. Ktoś mnie zapytał. Well, there's going to be a revival. Czy będzie przebudzenie? Of the Pentecostal churches. Świątkowych zborów. And let me tell you something. Pozwólcie, że coś wam powiem. They already had the revival. Mieli już przebudzenie. There was 10 years of revival. Mieli 10 lat przebudzenia. From around 48, 1948. Od 1948 roku. To 58. Do 58 roku. You see, there was a revival. Tam było przebudzenie. But after that time, po tym czasie, the prophet said, prorok powiedział, there is no more revival. Nie ma więcej żadnego przebudzenia. That's the end of the revival. To jest koniec przebudzenia. But he promised, obiecał, that to the bride, dla obietnicy, there would be, będzie, a revival. Hallelujah. So this is our time. To jest nasz czas. The churches, zbory, the world, świat, will not see me. Nie zobaczy. They will not see me. Nie zobaczy mnie. Moving in my word, moving in my word. Poruszając się w moim słowie. But you will see me. Ale wy mnie zobaczycie. You will have oil. Będziecie mieć olej. Your eyes will be anointed. Wasze oczy będą pomazane. To see me. Aby mnie zobaczyć. You're that blind man. Wy, że jesteście ślepi. That blind woman. Ta osoba niewiasta. That the Lord healed. Pan uzdrowił. In the temple. W świątyni. You will see me. Wy mnie zobaczycie. Hallelujah. Hallelujah. Because I live, ponieważ ja żyję, you're going to live also. Ty również będziesz żyć. That's why we feel this life in us. Dlatego czujemy jego życie w because nas. Because he has come, ponieważ on przyszedł, and given us of his life. Dał nam jego życie. So they wanted it. A więc one zastanawiały się. Give me of your oil. Daj nam trochę. Just like the churches outside. Tak samo jak te zbory na zewnątrz. They need something. Czegoś potrzebują. They have all kinds of churchianity. Mają wszelki rodzaj kościelnictwa. All kinds of religianity. Wszelki rodzaj religijności. They have everything. Mają wszystko. But they know. Wiedzą. They need something. Czegoś potrzebują. They're beginning to look. Zaczynają się rozglądać. They're preaching. Oni głoszą. That there's coming a revival. Przyjdzie przebudzenie. But no. Ale nie. The only thing.
Jedyna rzecz, that brings the revival, która przynosi przebudzenie, is the word, to jest słowo, and the spirit. Duch. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. So they found out that they were lacking that oil, and they wanted that oil, and when they went to look for it, it was too late. Let me tell you something, it might already be too late. We do not know, maybe God is already bringing that last seed. They went, and the Bible says that when they went, they did not find it. The Lord came. As people were looking everywhere, kiedy ludzie patrzyli dookoła, wszędzie, for it, szukały tego. They never found it. Nie znalazły tego. No, they found speaking in tongues. One znalazły mówienie w językach. They found gifts. Dary. They found other things. Inne rzeczy. But they never found the real oil. Ale nie znalazły nigdy prawdziwego oleju. Let me tell you something. Pozwólcie, że coś wam powiem. There were five wise virgins. Tam było pięć mądrych panien. Had enough oil. Które miały dosyć oleju. In their vessels. W swoich naczyniach. In their lives. W swoim życiu. To go all the way, aby przejść całą tą drogę, to the end of the promise, do końca tej obietnicy. And when the Lord came, Pan wszedł, przyszedł, those that were ready, te, które były gotowe, went inside, weszły do środka, with him, z nim. That's what the Bible says. No właśnie, went inside with him, będę wieczerzał z nim, into the marriage, na ucztę weselną, and the door was shut. Drzwi się zamknęły. Oh my, hallelujah. And there was a gathering. I one się tam zgromadziły. In that marriage. Na tym weselu. One day. Pewnego dnia. When Jesus was speaking about the rapture. Kiedy Jezus przemawiał na temat zachwycenia. You remember when he said two will be in the field? Czy pamiętacie, jak on powiedział, że dwóch będzie na polu? One will be taken. Jeden będzie zabrany. And one will be left. A jeden pozostawiony. He was talking about the rapture. On mówił o zachwyceniu. He said, remember. On powiedział, pamiętajcie. Lot's wife. Na żonę Lota. Don't look back. Nie patrzcie się do tyłu. Remember, pamiętajcie, he's called you, jeśli on was powołał, look forward, patrzcie do przodu. Go on with the word, idźcie dalej ze słowem. To the fullness. Do pełni. And then Jesus began to talk about this great mystery. I Jezus wtedy zaczął mówić o tych wszelkich tajemnicach. It's going to be a time, że będzie czas, when the Son of Man, kiedy Syn Człowieczy, is being revealed, się objawi. And he said, i powiedział, in other words, I'm reading between the lines, czytam pomiędzy linijkami, and from the message, i z poselstwa, Christ is the mystery of God revealed. Brother Branham said, it's an individual affair. To jest indywidualna sprawa. Hallelujah. Hallelujah. In other words, when the Son of Man, innymi słowy, kiedy Syn Człowieczy, the Word of God is being revealed, Słowo Boże się objawia, there's going to be some, będzie ktoś, that will catch the revelation, który uchwyci to objawienie, and others that will not catch it. I będą inni, którzy nie uchwycą. One will be taken. Jeden będzie zabrany. Brother Branham said, caught into that mystery, zabrany do tej tajemnicy, is coming. Jego przyjścia. Hallelujah. Hallelujah. Some will be taken. Ktoś będzie zabrany. And some will be left. Ktoś pozostawiony. I wonder today, zastanawiam się as the word is going forth, słowo się podaje naprzód, some people are being taken. Czy niektórzy ludzie są zabrani? And some are being left. A niektórzy pozostawieni? Oh, husbands. O mężowie. Pray with your wives. Módlcie się z waszymi żonami. Pray with your children. Módlcie się z waszymi dziećmi. Don't do it on your own. Nie róbcie tego sami. Don't try to make it on your own. Nie róbcie tego sami, wy sami. Also try to get together. Próbujcie również zebrać się razem z waszą rodziną. Make sure, upewnijcie they się, have enough oil, że mają dosyć oleju. Sometimes we get so busy, jesteśmy czasami tak zajęci with our own things, naszymi własnymi sprawami. We forget our children. Zapominamy o naszych dzieciach. We forget our wives. O naszych żonach. We get happy. Jesteśmy szczęśliwi. And our wife, she doesn't know what's going on. Nasza żona nie wie, o co chodzi. Oh, this is a critical hour. To jest krytyczny moment. Get together with your wives. Bierzcie razem z twoją żoną. With your children. I dziećmi. Hallelujah. Hallelujah. And come to the word. Przyjdźcie do słowa. Church of the living God. Boże, żywego Boga. Get together with your pastor. Razem z tym pastorem. As he preaches the word. Głosi słowo. Make sure there's enough oil in your life. Because the hour is here. It's a critical hour. When they went out, one wyszły, to look for him, aby szukać tego. The Lord came, Pan, and those that were ready, te, które były gotowe, went inside. Weszły do środka. There was a gathering. Tam było zebranie. And when Jesus was speaking about this, Jezus mówił o tym, you can read it all through the Bible. Czytać to przez całą Biblię. It's the same message. To jest to samo poselstwo. Hallelujah. Hallelujah. That the disciples, które uczniowie, they asked the Lord, o które zapytali, Lord, Panie, where is this going to take place? Kiedy to się stanie? They said, where, Lord?
gdzie, panie? They didn't say when. Nie powiedzieli gdzie. But they asked where. Lecz zapytali gdzie. Where is it, Lord? Gdzie to jest? And he said where the body is. On powiedział, gdzie jest ciało. There the eagles will gather. Tam się zgromadzą orły. Oh, but there is a gathering. Jest zgromadzenie się. Yeah, 2 Corinthians. Drugi do Koryntu. Chapter 1. Pierwszy rozdział. Chapter 2, I'm sorry. Drugi raz. Verse 1. Pierwszy wiersz. It speaks about the coming of the Lord. Mówi o przyjściu Pańskim. And our gathering with him. I naszym zgromadzeniu się razem so z nim. So there is a gathering. A więc jest people from all over the world. Ludzi z całego świata. Eagles are being gathered. Orły, które się zgromadzają. Not in Tucson. Nie w Tucson. Not in Russia. W Rosji. But I mean in Christ. Ale Chrystus. In the world. Where the body is. Gdzie jest ciało. The full body of the world. Pełne ciało słowa. There. Tam. There. Tam. The eagles will gather. Tam będą zgromadzone orły. Where God. Tam, gdzie Pan Bóg. Is revealing his word. Objawia swoje słowo. There. Tam. The eagles will gather. Tam się zgromadzone orły. That's the attraction today. That's what brings people from all over the place. Because the word is being revealed by the Holy Spirit. Not a man. The Holy Spirit. And where that is happening, there it will happen. To to uczyni. So don't worry. A więc nie martwcie się. When it's going to be. Kiedy to będzie? You better find out. Lepiej upewnijcie się. Where? Gdzie? Where, Lord? Gdzie, panie? Where, Lord? Gdzie, panie? Is there a gathering place somewhere? Czy jest gdzieś takie zgromadzenie? Are we to get together somewhere? Are we to get together? Czy mamy się gdzieś zgromadzić? Yes. Tak. Amen. Yes. Tak. Amen. Amen. And that's in the word. A to jest słowo. Chrystusie. Oh, I feel good. What a gathering! Eagles from all over the place. Many coming from thousands of miles. Wielu przyszło z tysiąc mil przejechało. Even right here, in nawet tutaj w tym zgromadzeniu. We came thousands of miles. Przejechaliśmy tysiące mil. To be here in Poland. Tu w Polsce. And we had other people coming hundreds of kilometers. I mamy innych ludzi, którzy przejechali setki kilometrów. From other countries. Z innych krajów. To be in this little meeting. Aby być na tym małym zebraniu. Dlaczego? What an attraction! Co jest tą atrakcją? I see some of these young people. Children, they've caught the revelation. They see him. It is coming. Hallelujah. And they flock. Flock together. As the eagles flock together. Where the body is. There the eagles will gather. Oh, God bless you, young people. God bless you, Church of the Living God. For your interest in the word. Let's follow the revival. Not my revival. I mean the Holy Ghost revival. The oil and the word coming together. That's the revival. It's in your heart. There's a king. He has come. He has a kingdom. Where is the kingdom? The kingdom is within you. You are the kingdom. And you have to surrender it. Oh, surrender it. Let him come and live in you. Oh, we want to see that type of life today. Ten rodzaj życia w was. There is a gathering. Jest zgromadzenie się. I'm finishing now. Kończę teraz. Hallelujah. Hallelujah. Oh my. Oh, there's a gathering. Jest zgromadzenie się. You feel good, brother? Yes. Amen. When Jesus came riding into Jerusalem. Kiedy Jezus przyjechał do Jerozolimy. Na tym białym osiołku. He was a slow animal. To był wolny osiołek, wolne zwierzę. Ale on wjeżdżał. But today, ale dziś. He's coming on a white horse. On wjeżdża na białym koniu. It's a short time. To jest krótki czas. Brother Branham called it. Branham nazwał to. A short, quick work. Krótkie, szybkie działanie. Amen. Amen. And he's doing it today. I on czyni to dzisiaj. So be ready. Bądźcie be gotowi. Quick to respond. Bądźcie szybcy, aby odpowiedzieć. To the word of God. Na słowo Boże. Don't delay. Yeah. Don't delay. Delay. Like. Don't wait too long. Nie czekajcie zbyt długo. Be ready. Bądźcie gotowi. As he has descended. Jak on wstępuje. And now. A teraz. Is appearing. Jest objawienie się. To his believers. Dla jego wierzących. Here and there. Tutaj tam. I love the word. Ja miłuję słowo. I've told the people. Mówiłem ludziom. I'm going to repeat it. Że i będę to powtarzał. Amen. Amen. But you know. Ale wiecie co? After Jesus. Po tym jak Jezus. Was resurrected. Zmartwychwstał. He wasn't dead any longer. On już nie był więcej martwy.
He had risen from the dead. Powstał z martwych. He was the Word. On był słowem. Oh, the resurrected Word. Zmartwychwstałym słowem. Amen. The people. A ludzie did not see him. Nie widzieli go. The world did not see him. Świat go nie widział. They saw him. Widzieli go. When he had a body of flesh. Kiedy miał ciało. Sometimes he would disappear. Czasami się byli rozczarowani. Yeah, but they were able to see him. Czasami on znikał, ale oni byli zdali go widzieć. I widzieli cuda. They saw the great wonders that he made. Widzieli te wielkie cuda, które on czynił. But after the resurrection, po jego zmartwychwstaniu, after the Roman seals were broken, po tym jak się ta rzymska pieczęć złamała, comes back, on wrócił, and he walks, i idzie on earth. Na ziemi, and he's invisible. Jest niewidzialny. To the world. Dla świata. But there was two disciples. A tam było dwóch uczniów. Going to Emmaus. Przyszli do Emmaus. And Jesus. A Jezus. All of a sudden. Nagle. Appeared. Zjawił się. And he began to walk with them. I zaczął z nimi iść. Oh, would you like that? Would you like that? Czy nie chcielibyście tego? For him to just come and walk. Aby on tylko przyszedł. Temple. Do waszej świątyni. For you're a house of prayer. Jesteście domem modlitwy. Jesus coming to his temple. A Jezus przychodzi do swojej świątyni. Jesus coming to his house. Jezus przychodzi do swojego That's domu. Why the prophet said, dlatego właśnie prorok mówi, we go to church on Sunday. My idziemy do kościoła w niedzielę. But God goes to church every day. Ale Bóg do kościoła chodzi codziennie. You are the church of the living God. Jesteśmy kościołem żywego Boga. Oh, I love that. Ja to miłuję. You don't have to wait to come to church. Nie musicie czekać, aby pójść do kościoła. To feel Christ in your life. Aby odczuć Chrystusa w waszym życiu. Jesus comes to church. Jezus przychodzi do kościoła. Every day. Codziennie. Hallelujah. Hallelujah. Oh my. So it was invisible to the world. On był niewidzialny dla świata. Yeah, but he appeared. Ale zjawił się. Even though some were a little, you know, a little discouraged. Chociaż oni byli trochę, tam było trochę pewne zniechęcenie. Yes, but he still came. Ale on ciągle jeszcze przyszedł. Because they were talking about him. Ponieważ oni o nim mówili. And when they talked about him, a kiedy o nim mówimy, Jesus came. Przychodzi, Jezus przychodzi. When you begin to talk about him, kiedy wy zaczniecie o nim mówić, you know, we talk about so many things. My mówimy o zbyt wielu innych rzeczach. Brother, how is your job? Co u ciebie w robocie? How is your life? Co u ciebie w życiu? How is your wife? Jak swoją żonę? How is this? How is that? Co jest z tym, co z tamtym? We talk so little. Za mało tak mówimy o słowie. We're so busy. Jesteśmy tak zajęci innymi sprawami. All the world is the same. Ten cały świat. That's why in the time of Noah. Dlatego właśnie w czasach Noego. I'm trying to finish. Ja usiłuję zakończyć. In the time of Noah. W czasach Noego. People were drinking. Ludzie pili. Marrying, giving into marriage, and having banquets and all kinds of feasts and dances and everything. Wszystko. Well, that's what they do in weddings. That's what they do in weddings. To właśnie robią na weddings? Weddings, marriages. Yes, to właśnie robią na weselach. Where people get married. Kiedy ludzie się poślubiają. They have feasts. Mają uroczystość. And everybody's happy. Każdy jest szczęśliwy. They're not talking about the word. Oni mówią o. They're not talking about the nie mówią o słowie. And that's what Jesus said. Dlatego właśnie Jezus powiedział, that would happen, że to się stanie in the time of the coming, w czasie przyjścia Son of Man. Syna Człowieczego. People have so many things in their mind. Ludzie mają zbyt wiele w swoich umysłach innych spraw. Że zapominają o słowie. Amen. May God tonight, niech Bóg dzisiaj, as I speak in his name, mówię w jego imieniu, wake you up, obudzi was. May he wake me up, nie obudzi. And tell me, powie mi, it's late, jest późno. He must wake up, musimy się obudzić. Begin to talk about him. Zacząć mówić o nim. And they were talking about him, kiedy będziemy z nim mówić. Jesus came in the midst of them. Jezus przyszedł do nich wtedy, kiedy but they did not recognize him. Oni nie rozpoznali go. I'm afraid it's the same thing. Obawiam się, że to samo. The prophet spoke a message. Prorok przemówił poselstwo. The unrecognized presence of Christ. Nie rozpoznano obecność Chrystusa. Here he was in the midst of them. Tam on był pomiędzy nimi. And they could not recognize. Oni go nie rozpoznali. But he began to speak the word to ale on zaczął do nich mówić słowo. It began to stir them inside. Coś zaczęło się poruszać w ich wnętrzu. Poruszać się w ich wnętrzu. They walked and walked. Hearing the word. Słuchali słowa. Hearing the word. Słuchali słowa. All that negative spirit. Wszystkie te negatywne duchy. Was going out of them. Wychodziły z nich. As the word was coming in. Hallelujah! Oh, Jesus! Yes, you see, the seal was broken. Christ came back from the dead.
powrócił od umarłych. He appeared to those believers. Objawił się tym wierzącym. And he brought them back. I sprowadził ich z powrotem to the word, do słowa. Until their eyes were open. Aż ich oczy się otworzyły. And they recognized him. I oni rozpoznali, kim on był. So not everybody will recognize him. A więc nie wszyscy go rozpoznają. So there is a gathering. A więc jest pewne zgromadzenie się ze wszystkich różnych miejsc. Ludzie się zgromadzają w słowie. Amen. These people in Jerusalem. Ci ludzie w Jerozolimie. They were from every part of the world. Oni byli z każdej części świata. It was the time of the Passover. To był czas Paschy. The very time that Jesus. Ten sam właśnie czas, gdzie Jezus. The Passover lamb was coming in. Wchodził tam Jezus, baranek tej Paschy. A special Passover. To była szczególna Pascha. There were people from all over the place. I tam byli ludzie z całego świata. And there were people there. I tam byli ludzie, understood, którzy zrozumieli, what that coming meant. Co to przyjście oznaczało. Identified the word with it. W tym rozpoznali, zidentyfikowali słowo. Hallelujah. And under that great charge of expectation. Yes, i pod tym wielkim napięciem oczekiwania. There was somebody. Był ktoś, that knew what it was all about. Który wiedział, o co w tym wszystkim chodzi. So it is today. I tak samo jest dzisiaj. The living Christ. Żywy Chrystus. Amongst the living people. Pomiędzy żywym ludem. Something has to happen. Coś musi się stać. When he comes. Kiedy on przychodzi. Something has to happen. Coś musi się wydarzyć. Oh, there's so much. No jest tak dużo. Let me tell you a few things here. Pozwólcie, że powiem wam jeszcze parę rzeczy, kiedy kończę teraz. Lecz on powiedział, działanie Ducha Świętego, Królestwo Boże w was, i Bóg siada na tronie waszego serca, w jego panowaniu. Let me rephrase that, in his control room. Jego miejsce panowania, controlling your emotions, jest w tym, gdzie on kontroluje wasze emocje, your powers, panuje nad waszymi mocami, controlling your conception, i panuje nad tym, co przyjmujecie, wasze poglądy, wasze pojęcia, and making you one with him. I powoduje, że stajecie się jedno razem z nim. Amen. Amen. One more scripture. Jeszcze jedno miejsce pisma. Paul, prisoner of Christ. W kazaniu Paweł, więzień Chrystusa. Look at the Paul was speaking of. Patrzcie, jak prorok mówi. He was speaking about being a prisoner. On mówi to o tym, jak o byciu więźniem. Of the word. Słowa Bożego. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Let me just read here. Pozwólcie, że to tylko przeczytam. Now. Teraz. The prisoner. Więzień. Of the love of Christ. Miłości Chrystusa becomes empowered, staje się empowered, opanowany by his king, przez tego króla, who is Christ, którym jest Chrystus. You see, he becomes empowered, on staje się poddany tej mocy by his king, przez swojego króla, who is swojego króla, the Holy Ghost, którym jest Duch Święty. Amen. Can you all say amen to the word? Czy wszyscy możecie powiedzieć amen na słowo? Amen. Powstańmy, proszę. Only believe. Tylko mówisz. Wszystko możliwym jest. Stał się wielką górą i napełnił całą ziemię. Now remember what the Bible says. Pamiętajcie, co mówi Biblia. It's going to be, będzie tak, in the days of these kings, w dniach tych króli, ten kings, tych 10 króli, two superpowers, tych dwóch supermoc, the iron and the clay, żelaza i gliny,
When he will set up a kingdom, wtedy on tu ustanowi swoje królestwo, które nigdy już nie będzie zniszczone. And the kingdom, a królestwo to shall not be given to other people, nie przejdzie na inny lud. It will to będzie be given to the saints of God, dane świętym Boga. Those that can bring the fruits, tym, którzy narodzą owoc of the kingdom, tego królestwa. Amen. Amen. So look at where we are. Spójrzmy, gdzie jesteśmy. At the very bottom, w tej właśnie, of the image, na samym dole tego posągu, end of all time, końcu wszelkich czasów, the Gentiles dispensation, końcu dyspensji pogan. Here we are, saints of God. I tu jesteśmy, święci Boży. God building a kingdom. Bóg buduje królestwo. We all know, wszyscy wiemy, that his kingdom, że jego królestwo be in the millennium, będzie w tysiącletnim królestwie. Right, he's coming. On przychodzi. He's going to sit on the throne, i usiądzie na tronie of David, Dawida, as the son of David, jako syn Dawida. But the prophet of God said, ale prorok Boży powiedział, he said this, powiedział to, the kingdom, królestwo, potentially, potencjalnie, is already, jest już on earth dziś, in the hearts, serca, of his children, jego dzieci. So the kingdom, więc to królestwo, has been started already, już się rozpoczęło. Amen. That's why a king has descended. Dlatego właśnie król stąpił. A king has a kingdom. Król ma królestwo. He has a throne. On ma tron. And your heart, i wasze serca, your life, wasze życie, has become his throne. Stało się jego tronem. And invite him into your heart. Zaproście go z tego serca. Let us pray. Módlmy się. Oh Father God, Ojcze Boże, you have spoken your word. Ty mówiłeś w swoim słowie. Even if you have placed it in my heart. Ty położyłeś na moim sercu. Oh, the word has gone forth. Słowo wstąpiło, Panie. Make it real. In every life. W każdym życiu. Make it real, Lord. Panie, uczy to rzeczywisty. In every life. W każdym życiu. Come, Holy Spirit. Przyjdź, Duchu Święty. Make our hearts. Uczy nasze serca. Wasze miejsce, Twoje miejsce na tron. Modlimy się, Panie, i czcimy Cię. Glory. I uwielbiamy. Alleluja. Alleluja. Father. Ojcze. Błogosław każdego z nas! Błogosław tych, którzy przybyli wielką, długą drogę! Błogosław naszą siostrę! Błogosław brata, Panie! Naszą młodą żonę! Nasze dzieci! Wszystkich, Panie! Na Ciebie czekamy! Za wielki czas, który przyjemy! Za wielką obietnicę! Chwalimy Cię, Ojcze, Panie! Dziękujemy Ci, Ojcze! Alleluja! Będzie błogosławione imię Pana! Dotknij naszych serc dziś, Panie! Złam wszystko, co nie jest właściwe! Wypędź każdego złego ducha! Wypędź to wszystko z naszego życia, Panie! O Panie, my jesteśmy słabi, jesteśmy ludźmi, Panie, ale jest coś wewnątrz nas, co sięga za Tobą, bo jest pragnienie w moim życiu, te pragnienie za Tobą. Ty jesteś tym żywym Bogiem, Ojcze Boże. Jeśli Ciebie zasmuciliśmy w jakiś sposób, przebacz nam, Panie. Oczyść nas dzisiaj. Uwolnij nas, Panie. Uwolnij nas samych z siebie. Od panowania naszego umysłu. I przyjdź, Panie. I zrób miejsce tego tronu w moim sercu. I miejsce panowania. Jezu, pragniemy Cię wielbić, pragniemy Cię miłować bardziej. Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, oblubieńcu, przyjdź, Panie. Panie, uczyń miłość w naszych sercach. My jesteśmy oblubieńcami. Ty jesteś oblubieńcem. Przyjdź Twoje zwycięstwo do naszego życia. O, błogosławiony Panie, Ty jesteś. Pomóż, Ty jesteś
aby pomóc Państwu, aby zaspokoić ich potrzeby. Amen. Jezu, pragniemy Cię wielbić. Jezus, we just want to praise You. Królestw mego serca. Najpierw mi posłuchajcie, a potem będziecie mogli zaśpiewać za mną. Amen. Jesus the Lord of all. Jesus be, help me, Brother Eddie, the Lord of all. Jesus be the Lord of all. The kingdoms of my heart. Jesus be the Lord of all. Jezus, bądź Panem wszystkich. Jesus be. The Lord of all, the King.
Skłońmy nasze serca. Amen. Our brother, nasz brat Śniegoń Piotr pragnął, abyśmy mieli kolejkę do modlitwy. Bo są ci, dla tych, którzy mają potrzebę, fizyczne potrzeby i duchowe, albo cokolwiek byście potrzebowali. Ale zanim to uczynimy, kiedy się teraz modlimy z waszymi głowami skłonionymi, czy jest tutaj ktoś, kto nie przyjął Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela? Ja wierzę, że Pan Jezus dzisiaj wzywa. Jego Słowo idzie naprzód. Ale, a więc wszyscy módlcie się. Kiedy Pan się porusza, czy jest tutaj ktoś, kto by chciał przyjąć Pana Jezusa, tego Króla Królów, Pana Panów do swojego życia? Jeśli jest ktoś tutaj, pragnęlibyśmy byśmy za Ciebie się pomodlić. Proszę, nie wstydź się. To jest największa rzecz, którą możesz kiedykolwiek przyjąć. Gdybyśmy Tobie oferowali milion dolarów dla każdego, który by tu przyszedł, let me tell you, pozwólcie, że ktoś Wam powie, be a long line of people, byłaby długa kolejka ludzi, but we're offering, ale my oferujemy something greater than coś większego niż to, zbawienie waszej duszy, to live, aby żyć wiecznie z Panem. So don't be ashamed. A więc nie wstydź się. Come and receive him. Przyjdź i przyjmij go. If there's someone here, jeśli jest tutaj ktoś, raise your hand. Podnieś swoją rękę. Anyone wants to receive the Lord? Czy ktoś pragnie przyjąć Pana Jezusa? Now, if you have received him already, jeśli go już przyjęliście, he's your savior. I jako swojego Zbawiciela, I'm not talking to you. Nie mówię do was. I'm talking to someone. Mówię do kogoś, który jeszcze nigdy received the Lord in their life. Nie przyjął Pana do swojego życia. I jego życie się nie zmieniło. Czy jest ktoś taki tutaj dziś wieczór? Ktoś? We're praying. Do modlitwy. Czy jest ktoś? How come some of you are looking? We told you to be praying. Módlcie się. Brother, can you pray? Módlcie się, bracie. They're looking around. Yes. Patrzcie się dookoła. Supposed to be looking around. Nie powinniście patrzeć dookoła. Can't you pray? Czy nie możecie się modlić? There's people here that need the Lord. Tutaj ludzie potrzebują. And you're looking around. I rozglądają się dookoła. We ought to be praying. Powinniśmy się modlić. The Lord. Save these people. Hallelujah. They need the Lord. Potrzebują Pana. There's someone here. Come. Przyjdź. Receive him now. Przyjąć go teraz. Jesus' name! W imię Jezusa! Come and receive him now! Wyjdź i przyjmij go teraz! Is there anyone here? Czy jest tutaj ktoś? Przyjdź! Wystąp! Amen! Would you like to come here to the altar? Czy chciałbyś tu przyjść do ołtarza? Byśmy mogli się na Ciebie pomodlić? Przyjdź, proszę Ciebie! You're a Christian, aren't you? Czy jesteś chrześcijanką? Ale pragnę jeszcze więcej tej miłości Bożej. She wants more. Yes, okay. But we're calling, right now we're calling those people. Lecz teraz wzywamy tych ludzi, którzy jeszcze go nie przyjęli. A potem będziemy modlić się za Ciebie. Niech Ci Bóg błogosławi. Czy ktoś chce przyjść? Przyjdź! O Panie! Halleluja! Ojcze! Nie czekaj! Aż będzie za późno. Bóg wzywa. On przemawiał słowo. On jest tutaj. Oto stoję u drzwi. I kołaczę. Jeśli ktokolwiek słyszy mój głos, otworzy drzwi. Wejdę do niego.
and sup with him. Będę z nim wieczerzał. And he with me. On ze mną. Please come. Chodź, proszę. The last time. Ostatni raz. And we're going to close this service. Zamykamy to nabożeństwo. If you don't come. Jeśli nie przyjdziesz. Please come and receive. Is there anyone here? Czy jest tutaj ktoś, that is not baptized. Nie był ochrzczony. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Maybe you've been baptized. Czy zostaliście ochrzczeni? In your church. W waszym kościele. But the Bible says. Ale Biblia mówi. Repent. Pokutujcie. And be baptized. Bądźcie ochrzczeni. W imieniu Jezusa Chrystusa. Chrystusa. Remissions of your sins. Na odpuszczenie waszych grzechów. And if you will receive. A wy wtedy otrzymacie. The gift of the Holy Ghost. Dar Ducha Świętego. Musicie to uczynić. Just like the Bible says. Tak jak mówi Biblia. In the name. W imieniu. One name. Jednym imieniu. Of the Father. Ojca. Son. Syna. And Holy Ghost. Ducha Świętego. Those are titles. To są tytuły. But in the name. Ale imię. Which is the name. To jest imię. Lord Jesus Christ. Pan Jezus Chrystus. Hallelujah. Ilu. Have not been baptized. Nie został ochrzczony. In that name. W to imię. And would like to be baptized. A chciał być ochrzczony. Czy jest ktoś? Niech Cię Bóg błogosławi. Niech Cię Bóg błogosławi. Anybody wants to receive the Lord? Czy ktoś chce przyjąć Pana? O Panie, I can't believe. Nie mogę uwierzyć. I can't believe that not one that would like to come and receive the Lord. Żeby nie było nikogo. Amen. Okay. W porządku. People that want to get baptized. Byli ludzie, którzy pragnęli być ochrzczeni. Sure that they have already received the Lord. Jestem pewien, że już przyjęli Pana. There's someone here. Ale jeśli jest tu ktoś, którego nie przyjął, zapraszam Cię, aby go przyjąć. Amen. Let us pray. Módlmy się. If you don't want to come, jeśli nie chcecie przyjść, just raise your hand. Tylko podnieście swą rękę. I'm talking about those people. Mówię o tych ludziach, którzy chcieliby przyjąć Pana. Niech każdy się modli. I hope you understand when I say pray. Ja mam nadzieję, że rozumiecie, kiedy mówię, aby się modlić. Musimy się modlić. Ojcze niebieski, tak Ciebie dziś potrzebujemy, Panie. Panie, to nie jest zabawa, Panie. Ale potrzebujemy Ciebie prawdziwie. Halleluja! Nie pomóż na ten sześć nikogo, Panie. Zawróćcie, Panie. Moje życie, Panie. Powiedzmy życie. Po prostu, Panie, wyjdź do nas przyjmij. A chcielibyśmy się dla nich pomodlono. Aby wam Pan pomógł. We're just going to do it in an old-fashioned way. Będziemy to robić w starodawny sposób. Old-fashioned prayer line. Starodawną kolejkę modlitewną czynimy. Niektórzy z was potrzebują more of the Lord in your life. Więcej Pana w swoim życiu. Or if you need the Lord, jeśli potrzebujecie Pana, just come. Przyjdźcie tylko. We're going to pray. A będziemy się dla was modlić. The ministry, usługa. We're going to pray. Będziemy się modlić, aby Pan wam pomógł. Amen. 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 You might want to get in line here. Kto chce nie wejdzie, przyjdzie do kolejki. Kto pragnie, niech przyjdzie tutaj do przodu. Będziemy się modlić i wkładając ręce. Bóg się już porusza. Już się porusza. He's here right now. Jest tutaj właśnie teraz. Anyone. Każdego pobłogosławić. Musimy być pobłogosławieni od Pana. You're young, wy młodzi. Czy jesteś stary czy młody. Lord has spoken. Pan przemówił. Jego Duch jest tutaj.
przychodzimy do Ciebie. In the name of Jesus. Our sister has come. Nasza siostra przyszła. Touch them and save them.
Oh, my God.